Witam was serdecznie. Piątek, 19 kwietnia. Tak, wszyscy się szykują na przymrozki. Ja również. Tutaj moja małżonka posiała warzywka, które będą rosły pod bananami. Banany zostają. Warzywka przykryte włókniną. Dlaczego banany zostają? Prognozują u mnie minimalnie minus 3, minus 2. W tym wypadku bananom grozi tylko zmrożenie liści. Ponieważ to będą krótkotrwałe przymrozki, wątpię, żeby to ten mróz przeszedł do środka pnia, żeby te banany całkowicie zabiło, tym bardziej, że spod ziemi wypuszczą na pewno nowe pędy z bulwy. Tutaj facja japońska takich mrozów się nie boi. Nie wiem, jak te młodziutkie listki, no one mogą oberwać. Ale dzisiaj odcinek taki szybki o miskancie Lutario riparius. Pozdrawiam Andrzeja Sobkowiaka, który rozpowszechnił jakby tego miskanta w Polsce. To już chyba będzie drugi rok, jak on rośnie w barierze korzeniowej. Bariera, powiem wam, się przydała, bo już tutaj poodbijał się od tej bariery. W tamtym roku jeszcze wychodził gdzieś tu w trawniku, ale w tym roku już nie. Kilka razy skoszony i już nie wychodzi. No nigdzie poza barierą pędów nie widzę, także jest ok. Jak widać, już jest na ponad metr, spokojnie 1,20 m. Pędy dosyć grube. Przy wykopywaniu dołka zostało mi bardzo dużo kłączy takich luźnych, które tak luźno tu porozrzucałem i je przesypałem ziemią. Fajnie, w tym roku to będzie wyglądało fajnie, gęsto się zrobiło. Niby to dosyć luźno wygląda, że dosyć luźno rosną, ale fajnie, ja jestem zadowolony, bo dosyć fajnie to wygląda. Tu jest dosyć gęsto, bo tutaj jest tak jakby ta główna kępa, a tutaj się dopiero zagęszcza. Jeszcze wychodzą gdzieniegdzie i pewnie jeszcze po kilka pędów wypuści z ziemi. No w tym momencie to są grubsze od palca. Dostał trochę obornika i trochę nawozu mineralnego. I będzie sobie rósł. Także będzie fajnie. No mam nadzieję, że też go cholera nie zmrozi, bo to by była szkoda. Szkoda, szkoda, bo to już fajnie idzie. Do porównania pokażemy miskanta olbrzymiego. Tak, tutaj już gunerka przykryta. Przygotowana na mrozy. Bo szkoda liści. A miskant olbrzymi wygląda tak. No, może po 40 cm te pędy mają. Także nie ma porównania do Lutario ripariusa. No, ale miskant olbrzymi jest taki bardziej kępowy i on się bardziej zwartej bryły trzyma. Tutaj przypłocił już... Ile to rośnie? Z 5-6 lat, może więcej. Kilka razy go tylko obcinałem, go jakby ograniczałem jego ekspansję. No ale Lutario riparius lutek sobie hula. Więc jeśli ktoś ma duży ogród, dużo przestrzeni, którą mógłby przeznaczyć dla tego miskanta, to proszę bardzo. Natomiast właściciele takich małych działek jak moja, z ograniczoną przestrzenią, no to raczej tylko bariera. Bariera ma chyba 60 cm. No tu już zdychę wystaje, czyli z pół metra jest wkopane. No na razie to go powstrzymuje i chyba tyle będzie mu wystarczyło. Zobaczymy. Także Lutario riparius na tą chwilę prezentuje się tak. Pozdrawiam serdecznie. I przygotujcie się
na nadchodzące przymrozki. Szkoda, bo zniszczy dużo owoców.